Putin na konferencji z Orebanem. Rozszerzenie NATO o Polskę było oszustwem Rosja. Putin, USA i NATO ignorują obawy Rosji dotyczące bezpieczeństwa. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył we wtorek, że Moskwa analizuje odpowiedź USA i NATO na rosyjskie żądania gwarancji bezpieczeństwa, ale już teraz jest jasne, że Zachód zignorował zasadnicze obawy strony rosyjskiej dotyczące m.in. rozszerzenia NATO. Oznajmił, że wyrzutnie rakietowe USA w Polsce i Rumunii zagrażają jego krajowi. Uważnie analizujemy otrzymane 26 stycznia pisemne odpowiedzi USA i NATO. Jednak już teraz jest jasne, że zasadnicze obawy Rosji zostały zignorowane, powiedział Putin na wspólnej z premierem Węgier Wiktorem Orbanem konferencji prasowej w Moskwie. Nie zobaczyliśmy adekwatnego uwzględnienia naszych trzech kluczowych żądań dotyczących Niedopuszczenia do rozszerzenia NATO, rezygnacji z rozmieszczania ofensywnych systemów uzbrojenia w pobliżu granic rosyjskich, a także powrotu infrastruktury wojskowej NATO w Europie do stanu z 1997 roku, gdy podpisano akta stanowiący Rosja-NATO, wyliczył Putin. USA i NATO, ignorując nasze obawy, odwołują się do prawa każdego państwa do swobodnego wyboru sposobów zapewnienia sobie bezpieczeństwa, wyjaśnił. Jednakże nie można umacniać czyjegokolwiek bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych państw, oświadczył. Putin oskarżył Stany Zjednoczone, że troszczą się nie tyle o bezpieczeństwo Ukrainy, ile o główny cel, którym jego zdaniem jest powstrzymywanie rozwoju Rosji, natomiast Ukraina jest po prostu narzędziem osiągnięcia tego celu. Putin przekonywał że polityka otwartych drzwi w NATO nie została zapisana w dokumentach Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO może, ale nie ma obowiązku, przyjmowania innych państw. Sojusz może powiedzieć Ukrainie, że nie może jej przyjąć, bo ma inne, wcześniej podjęte zobowiązania, oznajmił. Zaproponował także, by wyobrazić sobie, że Ukraina jest krajem członkowskim NATO. Znajdują się tam, jak to ujął, nowoczesne systemy ofensywne, takie jak w Polsce i Rumunii, i Ukraina zaczynała operację na Krymie. To jest suwerenne terytorium rosyjskie. Wyobraźmy sobie, że Ukraina to kraj NATO i zaczyna tę operację wojskową. Czy mamy walczyć z NATO? Czy ktoś o tym pomyślał? Zapytał Putin. Powtórzył swą wcześniejszą ocenę, że wyrzutnie amerykańskiej tarczy antyrakietowej, znajdujące się w Polsce i Rumunii, mogą służyć do wystrzeliwania pocisków ofensywnych. Według jego słów chodzi o systemy mogące obejmować terytorium Rosji w zasięgu tysięcy kilometrów. Czyż nie jest to dla nas zagrożeniem? Powiedział. Według Putina, niegdyś Moskwa otrzymała obietnicę, że infrastruktura NATO nie zostanie przesunięta na wschód, nawet o cel. Mimo to kontynuował: Widzimy teraz, gdzie znajduje się NATO to Polska, Rumunia, kraje bałtyckie. Powiedzieli jedno, a zrobili drugie. Rosja, oświadczył, została oszukana w tej sprawie. Putin wyraził przy tym nadzieję, że dialog w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa się domaga, będzie kontynuowany i uda się te kwestie rozwiązać. Również Orban ocenił, że choć rozbieżności stanowisk między Rosją i NATO są znaczne, to są możliwe do przezwyciężenia. Premier Węgier przyznał, że sytuacja jest trudna, ale uznał, że możliwe jest porozumienie. Jak dodał, liczy na to, że rozmowy w najbliższych tygodniach do niego doprowadzą.